myślicie, że jak Halloween się skończyło, to duchy zniknęły? Otóż nie, nic bardziej mylnego. I my mamy na to dowody. Dzisiaj będziemy oglądały najbardziej straszne i halloweenowe TikToki w internecie i sprawdzimy, czy coś nas wystraszy i coś... Ciebie na pewno. Nas zaskoczy. Mnie jest bardzo łatwo wystraszyć, więc jeżeli was coś wystraszy albo zaskoczy, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy chodziliście w tym roku na Halloween i ile słodyczy udało wam się uzbierać. Ja też chodziłam na Halloween, ale pamiętam, że wtedy nakładaliśmy na siebie prześcieradła i robiliśmy dziury w oczach i udawaliśmy duchy. Tak, też tak było, bo ale... wcześniej nie było takich przebrań i w ogóle nie można było nic nie było w sklepach. Trzeba było samemu kombinować. Tak. I jeszcze na dodatek ludzie byli tacy, że Halloween? Co to w ogóle jest? Jakiś coś z Ameryki? Weźcie, dajcie dzieci spokój, święto zmarłych jest, idźcie na cmentarz. I nie dawali tych słodyczy, albo wyganiali nas ze swoich domów, albo straszyli nas. Tak, 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 pamiętam. Dajcie znać, jakich wy psikusów używacie, jak ktoś was nie chce poczęstować cukierkiem, a my lecimy. No to lecimy! Jeden lajk? To miało być straszne TikToki. Było zabawne. Ale mocne przebranie w sumie, jakbym coś takiego zobaczyła. Uciekałabyś. Gdzie pieprz rośnie? O nie! Najstraszniejsze dynie ever! Lampki, które się zapalają w samochodzie. No tak, tak, wtedy to dopiero jest panika, jak się jakaś lampka... Najgorzej akumulator. Najgorzej jak na czerwono, nie? Się zapali, bo na pomarańczowo to jeszcze git, ale na czerwono, na przykład właśnie, że jest zbyt wysoka temperatura, albo że nie ma płynu chłodzącego, albo że trzeba sprawdzić poziom oleju. Tak. No to od razu jest takie... Zwłaszcza jak jesteś w trasie gdzieś bardzo daleko. No i tak, ostatnio miałam taką sytuację. Musiałam się zatrzymać na środku autostrady i dolewać płynu do pojemnika na płyn chłodnicowy. I wyobraźcie sobie, że odkręciłam ten pojemnik, a w nim bulgotało dosłownie. Dosłownie jakby tam jakiś czarownica, jakiś wywar gotowała. Ale dałaś radę. No, dałam radę. Oh my god! Nie. Co robi, bo ten prysznicem tak pierdzi? Chyba tak. Ona chciała go wystraszyć, a to on ją wystraszył tym pierdzeniem. Zrezygnowała z tego challenge'u, a wiecie co? Jak chcecie wystraszyć potwora, to po prostu zaczynicie pierdzić. O lol. No ja bym się nie odważyła. No. On się jeszcze rusza. Ja myślałam, że to jest tylko takie po prostu... Czyli atrapa. Ktoś tam siedzi w ubraniu. Czyli... Ktoś naprawdę lubi Halloween i i straszyć ludzi. Tak, w wieczór, kiedy dzieci przychodzą po te cukierki, po prostu siada i siedzi i czeka. Bo sprawia mu to po prostu satysfakcja. Chory człowiek, nie róbcie tak. Dziecko! O nie. A dlaczego nikt inny nie jest przebrany? O nie. O nie. Pewnie już to nieraz opowiadałam, ale zawsze jak chciałam być księżniczką na karnawał, to mama przybierała mnie za jakieś inne dziwne postacie. Na przykład raz byłam czarownicą z czarnym zębem, a raz byłam Pippi Langstrump i miałam dosłownie takie odstające warkoczyki po bokach. Za to później naprawiła ten błąd i ja byłam księżniczką różową. Ale ostatnio i tak widziałam takiego TikToka, który po prostu mnie powalił na kolana, że jakaś mama przebrała dziecko za aptekę. Dobry pomysł. Okej, okay. Grzyb, muchomor. I'm a mushroom. I'm a mushroom. Krystian ma takie przebranie, na odcinku cię straszył, pamiętasz? Tak! Moglibyście on stworzyć... jest mchem, a ona jest grzybem, tak. I tworzą idealną parę! Mocne. Tylko nie chciałabym całą imprezę tarzać się po podłodze. Ale fajne. Fajne. Takie małe Jezu, dzieci najbardziej rozczulają. A dlaczego ona wchodzi do czyjegoś domu i ściąga buty? Chyba nie zrozumiała do końca koncepcji. Baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda, baby baby Yoda, baby Yoda. Śmieszne. Wow! Czyja to jest czaszka? Jakiegoś giganta. Jakie fajne to! Fajne, no. Okej, okay, chodzi sobie z płonącą książką. Wszystko spoko. To jest wcale niebezpieczne. Nie wcale nie dziwne. Ludzie w szoku. Co za chory człowiek, o co mu chodzi? Okej. Okay. Wystarczy ta maska. To miało być straszne. Na początku trochę było. Straszny twerk. Co, kruk? Co się stało?
A, bo to jest jakiś sztuczny ptak, tak? Tak, to jest... O nie, biedna babcia! Oh, no. Właśnie dlatego ja się boję takich pranków i współczuję ludziom, którzy są sprankowani. Doświadczyli takiej tragedii. No tak, bo czasami jest tak, że nie wiesz, jak człowiek zareaguje. Czasami może się zacząć śmiać, a czasami może się przewrócić, uderzyć, popłakać się, no tak, albo mieć traumę do końca życia. Więc takie pranki niby śmieszne, ale z drugiej strony niebezpieczne, płytkie. Racja. O nie, dynia ucieka! Stop popkiem! Nie, 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 nie! No i po dyni. No nie wiadomo, co się z nią stało. Ona ostatecznie. No jak to co? Ktoś z niej zrobił zupę dyniową na asfalcie. Dynia miała tego dość, wypisała się z tego challenge'u. Nie no jak, co to jest w ogóle? To wygląda jak prawdziwe. To jest możliwe? Nie wiem, jak się za takie coś przebrać niby? Gdzie masz nogi, a gdzie ręce? O co chodzi? Nie no, to chyba jest... Nie wiem. Nie wiem, co to jest. No super, klaun. Ja się na przykład klaunów nie boję w ogóle. Popsuł. Ale ja w sumie to myślałam, że to jest prawdziwy jakiś człowiek przybrany za to. No trochę tak wygląda. Jeszcze się obraca. Ooo! Jaki to wielki! Jest dopiero szkieleton! Wow! Fajne. Taki Halloween, ale nie takie przerażające, tylko takie trochę bajkowe. Fajnie to wygląda. Skąd ono w ogóle ma takie ozdoby? Właśnie. Jeszcze na drabinie musi mu ręce zakładać. Będzie go malowała na czarno? To jest... Żeby go utrzymać, chyba, wiesz? A obciążniki, tak. Gdzie ona to trzyma wszystko? Pewnie w tej swojej czerwonej stodole. Każdy w Stanach ma czerwoną stodołę. Nie, mega nie. Wygląda to kozacko. Wow. Happy Halloween. Fajnie. Szacun. Okej! Okay. Dobra, ludzie mają bzika w Stanach na punkcie Halloween. I to konkretnego. Nie no, piraci. Siedzą na dachu i piją piwo. Co to za dmuchańce? Wow. Ej, to naprawdę wygląda jak w tym filmie, w bajkach, jak dzieciaki chodzą po tym Halloween i wszystko jest tak przystrojone. Mm. Ja myślałam, że takie rzeczy nie istnieją, tylko w filmach, a to istnieje jednak. Trzeba kiedyś to na żywo zobaczyć. No. No świetnie. Baby Jaga. Wilk, a gdzie jest czerwony kapturek? Nie, no to jest przerażające. No to jest już sztuka, nie? Wow. Ja bym stamtąd uciekała, a te dzieciaki tam stoją i... Git. Okej! Okay. Naprawdę wszyscy się tak zgrywają? To jest mega. Każdy inaczej przebrany. Poszłabym na takie coś normalnie. No ja też. Fajnie. Szkoda, że u nas nie ma takich rzeczy. No dobra, żartowałam, że szkoda, że u nas nie ma takich rzeczy. O co chodzi? Przecież to dzieci przychodzą po cukierki. Ale te dzieci muszą mieć później mocną psychę na starość. No. Jak widzą takie rzeczy od... O Jezus! Albo specjalnie czekają cały rok, nie mogą się doczekać, żeby pooglądać. No tak, ale no już są do tego przyzwyczajone po prostu. Tak. U nas to by był szok. O Jezu! U nas jest szok, jak mamy jednego kościotrupa wystawionego przed drzwiami. Właśnie, zaraz wam pokażę, jak my ozdobiliśmy naszą chatkę. Jak? 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 To jest chyba najstraszniejsze przebranie, jakie widziałam. Tak! Ja na początku nie mogłam przykminić. O Boże, ona do garba zbiera słodycze. Tak. O Boże, koszmar. No robi największe wrażenie. Przebrałabyś tak swoje dziecko na Halloween? Tak. Jak najbardziej. Sama by się go bała, ale by przebrała. Tutaj są też księżniczki i to właśnie, o, to był idealny przykład. Dziewczyny z mojej klasy kontra ja. Tak. Na balach przebierańców. A to co? Czemu to jest takie gigantyczne? Frankenstein! Cały domek stworzony jakby tematycznie. O nie, oczy w słoiku. Jakieś fiolki z jakimiś... O Boże! No nie, no to jest porąbane. No nie, to już jest przesada dla mnie. Nie, no to już nie. Flaki na zewnątrz i ktoś go ciągnie jeszcze za te flaki! Przeszły mnie ciarki. Naprawdę. Tu już się ktoś tak na maksa zaangażował. Ciekawe, ile w Stanach takie dekoracje kosztują w ogóle. Czy to jest u nich tanie? Czy
drogie, zależy pewnie od właśnie efektu, nie? No to teraz pokażmy, jak my przystroiłyśmy dom. Tak. To jest mój TikTok. Byłyśmy na zakupach, kupiłyśmy dynki, kupiłyśmy kościotrupa, kupiłyśmy ducha dynię. Lampeczki. Kupiłyśmy dynię z lampkami w środku. Wycieraczkę. Wycieraczkę, sztuczną pajęczynę. Straszny dzwonek. Kościotrupa. I posadziliśmy go na krzesełku. Daliśmy mu słodycze, ale żeby trzymał, żeby nikomu nie dawał. I tak wygląda efekt finalny. Trochę jak Amerykanie. No. Udało się. Możecie ocenić w komentarzu, jak nam się udała dekoracja. I czy wy w ogóle dekorujecie wasze domy na Halloween? A my dziękujemy wam, że byliście z nami do samego końca i oczywiście zachęcamy was, żebyście wpadali na nasze Instagramki, TikToczki, linki znajdziecie w opisie, a my się żegnamy i do zobaczenia już niebawem. Cześć!